jak piękne są wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. Na miejscu tego budynku, w którym w tej chwili mieszkam, i w budynku od Rynek Podgórski 7, były puste przestrzenie, były puste place. Że to znaczy tutaj od Placu Powstańców Śląskich był barak, który jest widoczny na zdjęciach z 1904 roku, wykonanych przez Kleina, tutaj z Krzemionek, mniej więcej z tego miejsca, gdzie w tej chwili są schody do parku. Dokładnie widać, jak wyglądał plac, ten mały plac ćwiczeń austriackich, jak wyglądał. W latach 70. powstała idea, ponieważ w związku z tym, że Podgórze Stare, było zamieszkane przez bardzo starych mieszkańców. Mieszkańców jeszcze sprzed wojny, potomków mieszkańców dawnych. Po prostu Podgórze się starzało. I szefem Urzędu Dzielnicowego i Rady Dzielnicy był Marian Kulik. I w porozumieniu z organizacją młodzieżową, żeby dopuścić więcej młodej krwi dla Podgórza, powstała idea budynków wznoszonych pod patronatem młodzieżowym, gdzie mieli mieszkać młodzi ludzie. I na pierwszy ogień właśnie poszły te dwie puste plomby, jak myśmy to nazywali, Rynek Podgórski 7 i ten Plac Powstańców Śląskich 6. W 72 roku mieliśmy wejść na budowę. Tu, gdzie w tej chwili jesteśmy, na tym terenie, gdzie Państwu opowiadam, był zakład urządzeń chłodniczych, który obsługiwał wszystkie sklepy, wszystkie zakłady gastronomiczne. Reperowali lady, urządzenia chłodnicze, lodówki i tak. I na tym dawnym terenie tutaj był. Jak Państwo na starych zdjęciach zobaczycie, ten barak drewniany to był magazyn tego zakładu urządzeń chłodniczych, a tu po drugiej stronie, od strony Zamojskiego, był budyneczek parterowy, gdzie gaz, składnica gazu, i obok drugi parterowy budyneczek, gdzie były warsztat mechaniczny naprawiający te wszystkie lady i tak dalej. I ten zakład urządzeń chłodniczych zaczął sobie, żeby ich przenieść stąd w nowe miejsce, i oni wtedy udostępnią teren. Myśmy mieli wejść tutaj na budowę w 72 roku, na wiosnę. Ale w związku z tym, że zapadła decyzja, żeby ten zakład urządzeń chłodniczych przenieść na Wielicką, tam został wybudowany nowy zakład, tam, gdzie w tej chwili jest salon Opla i te inne rzeczy. I trwało 2 lata budowa tamtego zakładu urządzeń chłodniczych, i wtedy usunięty został stąd, przeniesiony na nowe miejsce. Na wiosnę 1974 roku myśmy przejęli ten teren i weszliśmy tutaj na budowę, i zaczęły się budowy tych dwóch budynków patronackich. Radość mieszkańców była spora. No,
ZMS w Podgórzu działał bardzo aktywnie. Działał we wszystkich zakładach, które pracowały, które działały na terenie Podgórza. I w budowie tych dwóch budynków patronackich brały udział prawie wszystkie zakłady Podgórza. Budowane to było w tak zwanym systemie gospodarczym, ale były już wtedy lata 70, 74, 5 rok, były problemy z materiałami budowlanymi, z innymi rzeczami, więc wspomagali nas krakowskie przedsiębiorstwo budowlane z Wadowickiej. Chłopaki, ZMS-owcy z armatury w czynie społecznym, jak się to wtedy nazywało, wykorzystując powiedzmy tam elementy odpadowe, wyprodukowali całą armaturę dla tych dwóch budynków. Kabel. Młodzi ZMS-owcy z kabla wyprodukowali kable dla tych dwóch budynków i nie tylko, bo skorzystała na tym krakowska spółdzielnia mieszkaniowa, która była takim inwestorem zastępczym. I przez klub młodych radnych załatwiliśmy, że patronat w Podgórzu miał być dalej rozwijany. Wolne przestrzenie, do których były własnością Skarbu Państwa, zostały przydzielone krakowskiej spółdzielni mieszkaniowej w celu przeprowadzenia dalszego tego patronatu młodzieży nad budownictwem mieszkaniowym. I to jest cały ciąg obecnej krakowskiej spółdzielni mieszkaniowej, Rękawka, Benedykta. Prawda, tam miały powstać następne bloki budowane w ramach patronatu ZMS-u nad budownictwem. Na tym. No niestety przyszedł rok 77-78, koniec ZMS-u, powstało ZSMP i to był koniec patronatu w Podgórzu. Mieszkańcy, którzy mieszkali, zostało już ich niewielu. Tutaj z pierwszych mieszkańców, którzy budowali te bloki na tym. Jako ciekawostkę można powiedzieć tak, że tutaj na tych budowach pracowali Rosjanie, pracowali Niemcy, pracowali Czesi. No, są zdjęcia, jest jeszcze dokumentacja na to, jak wyglądali, jak pracowali. No,